Słuchajcie, moi drodzy, poznajcie Elwina. Elwin jest właśnie autorem pracy Symbiotyczność Tworzenia. Powoli kończymy montaż tych inkubatorów, które widzicie tutaj za mną. Ten inkubator jest zasiedlony właśnie przez mrówki Atta Sex Dance i te mrówki są określane mianem pierwszych rolniczek świata. Królowa ukryła się tutaj w tej kuli, którą zaraz wam pokażę. Widzimy, że tam znajduje się taka struktura, która przypomina gąbkę, ale nie jest to gąbka. Jest to najzwyczajniej grzyb, w którym są przechowywane jaja i larwy tych mrówek, ale również tym grzybem mrówki te się żywią. A po to, żeby ten grzyb rósł, to musi być produkowana specjalna papka, która jest produkowana sobie z tych oto liści jeżyn. Najbardziej lubią liście bzu i liście róż. Płatki też. Można im też dawać oczywiście jabłka czy gruszki, ale to nie jest to samo jak liść. Liść to jest jednak liść dla nich. Rozumiem, że te kable są częścią tego dzieła sztuki, tak? No tak. Królowa tego gatunku potrafi żyć 20 lat. Ja rzeczywiście wypuszczając tą pracę w cudzysłowie na wolność i broniąc nią doktoratu, pracy doktorskiej, która tak notabene była pierwszą pracą doktorską z bioartu w Polsce, wypuściłem taką informację, że ten projekt będzie trwał do 2034 roku. A w tej chwili mam rok 2021, kolonia królowa ma 11 lat i to już jest sukces. Moi drodzy, to już byłby koniec mrówczych opowieści. Ta hodowla pojawi się na naszych galeriach, tak więc będziecie mogli je oglądać z bliska.